Powiedzmy, że jesteśmy bardzo ciekawi, jakie są wymiary samochodów, które akurat zaparkowały na pobliskim parkingu. Mierzymy długość każdego auta, i żeby obliczenia były prostsze, powiedzmy, że jest tylko 5 samochodów na tym parkingu, wielkość całej populacji, która nas interesuje to 5. Mierzymy i zapisujemy wyniki pomiarów. Pierwszy samochód ma długość 4 metry, drugi samochód ma długość 4,2 metra, następny 5 metrów, czwarty 4,3 i powiedzmy, że ostatni z tej populacji 5,5 metra. Wyznaczmy dla takiej populacji podstawowe parametry statystyczne. Pierwsza rzecz, jaką możemy chcieć obliczyć, to tendencja centralna. Najpopularniejsza chyba miara tendencji centralnej to średnia arytmetyczna. Obliczmy średnią arytmetyczną dla całej tej populacji. Oznaczmy średnią arytmetyczną przez mi, ile ona wynosi. Musimy dodać wszystkie wartości, wszystkie dane, albo wszystkie wyniki pomiarów, i podzielić przez 5. Nie wiem, czy będzie szybciej, ale zróbmy to przy pomocy kalkulatora. 4 plus 4,2 plus 5 plus 4,3 plus 5,3. 5 i ta suma podzielona przez 5. I otrzymaliśmy średnią arytmetyczną dla populacji. 4,6. Jeżeli chcemy, żeby wszystko było super poprawnie, to oczywiście ta liczba musi mieć jednostkę. 4,6 metra. Taka jest tendencja centralna, albo miara tendencji centralnej. Możemy też chcieć wiedzieć, jak bardzo dane są rozproszone. Zwłaszcza jeżeli chodzi o rozproszenie względem obliczonego właśnie centrum. Jak to zmierzyć? Mamy już do tego narzędzie: miarą takiego rozproszenia jest wariancja populacji. Wariancja jest jednym z wielu sposobów mierzenia rozproszenia. Rozproszenia od wartości średniej. Ma ona pewne bardzo fajne i bardzo pożyteczne właściwości. Zdefiniowaliśmy wcześniej wariancję jako średnią kwadratów odległości od średniej. I okazuje się, że jest to bardzo przydatne. Obliczmy w takim razie wartość wariancji populacji, którą otrzymaliśmy w wyniku pomiarów. Zgodnie z definicją, musimy obliczyć odległości każdej z tych danych od średniej, średniej z tych danych, potem obliczyć kwadraty tych odległości i na koniec obliczyć średnią tych kwadratów. Średnią kwadratów odległości od średniej dla każdej z tych danych. No to liczymy. 4 minus 4,6 do kwadratu. Plus 4,2 minus 4,6 do kwadratu, plus 5 minus 4,6 do kwadratu, plus 4,3 minus 4,6 do kwadratu i plus 5,5 minus 4,6 do kwadratu. I to wszystko dzielimy przez 5. Znowu skorzystamy z kalkulatora. 4 minus 4,6 do kwadratu to minus 0,6 do kwadratu, a to to samo co plus 0,6 do kwadratu. Plus 4,2 minus 4,6 to minus 0,4. Jeżeli minus 0,4 podniesiemy do kwadratu, to minus, mówiąc potocznie, zniknie. Możemy więc od razu go pominąć. Nie zmieni to wyniku obliczeń. Plus 0,4 do kwadratu, zapisałem 0,4 bez zera. Tylko przecinek 4. W większości kalkulatorów możecie w ten sposób zaoszczędzić sobie trochę zbędnego klikania. Plus 5 minus 4,6, czyli 0,4 do kwadratu. Znowu bez zera. 4,3 minus 4,6 to minus 0,3. Minus znowu możemy bezkarnie pominąć. Plus 0,3 do kwadratu. I na koniec 5,5 minus 4,6, czyli 0,9. Plus 0,9 do kwadratu, podzielone przez liczbę danych, czyli przez 5, i otrzymujemy 0,316, czyli to się równa 0,316. Teraz pytanie za 100 punktów. Jaka jest jednostka tej wariancji populacji? Znowu bądźmy super poprawni i zapisujmy przy wartościach liczbowych ich jednostki. Jeżeli tutaj wszędzie występują wartości w metrach, 4 metry, minus 4,6 m i tak dalej, bo są to zmierzone długości samochodów. Jeżeli odejmujemy wartości w metrach, to wyniki również otrzymujemy w metrach, ale kiedy podniesiemy wynik odejmowania do kwadratu, to otrzymujemy metry kwadratowe. Każda z tych wartości to pewna liczba metrów kwadratowych. Potem dzielimy jakąś liczbę metrów kwadratowych przez liczbę niemianowaną, czyli przez liczbę bez jednostki. Przez liczbę danych ta piątka nie ma jednostki, oznacza liczebność zbioru danych. Można powiedzieć, że to 5 sztuk, ale sztuka nie jest w tym przypadku żadną jednostką. Czyli podzielenie przez 5 nie zmienia jednostki wartości z licznika. Czyli to się równa 0,316 m kwadratowych. No i możecie powiedzieć, że to jakaś zupełnie dziwna jednostka, która chyba nie bardzo się nadaje do zmierzenia, jak bardzo dane są rozproszone względem średniej. Ja to widzę tak, że jeżeli chcemy zmierzyć rozproszenie, czyli odległości od jakiejś wartości, chcemy zmierzyć, jak bardzo się dane różnią od jakiejś liczby, jak daleko od niej leżą, to raczej powinniśmy to mierzyć w metrach, a nie w metrach kwadratowych. Co możemy z tym zrobić? Podpowiedź można znaleźć już w zapisie, jaki jest najczęściej stosowany, w symbolu oznaczającym wariancję. Wariancję oznaczamy literą sigma podniesioną do kwadratu sigma kwadrat. W takim razie może po prostu wyciągniemy z tej wartości pierwiastek kwadratowy. Pierwiastek kwadratowy z wariancji, oznaczmy go po prostu sigma, tak chyba będzie najsensowniej, równa się pierwiastek kwadratowy z 0,316 i jaka będzie jednostka tej liczby? Jednostką będą metry. Obliczmy wartość pierwiastek kwadratowy z 0,316 równa się Zaokrąglimy do najbliższych tysięcznych 0,562, równa się w przybliżeniu 0,562 metra. Ale pojawia się pytanie, co to za liczba? Co oznacza tak obliczona wartość? Jednostka jest OK. Jakie jest znaczenie tak obliczonej wartości? Mówiąc inaczej, co to jest pierwiastek kwadratowy z wariancji? Pamiętajcie, że mówimy cały czas o całej populacji. To jest wartość dla całej populacji, nie dla próby z populacji, nie dla wybranych wartości spośród dostępnych danych. Pierwiastek kwadratowy z wariancji populacji nazywa się odchylenie standardowe. Odchylenie standardowe to miara tego, jak bardzo dane różnią się od średniej. Ogólnie rzecz ujmując, im większa jest wartość odchylenia standardowego, tym bardziej dane różnią się od średniej dla populacji. Im mniejsza wartość odchylenia standardowego, tym mniej dane różnią się od średniej dla populacji. Ten sposób obliczania którym się posłużyliśmy, definiuje w pewnym sensie wariancję. Moglibyśmy podnosić te odległości do czwartej potęgi zamiast do drugiej, moglibyśmy stosować jeszcze inne sposoby, na przykład obliczać wartość bezwzględną z takich różnic zamiast podnosić je do jakiejkolwiek potęgi. Powód, dla którego obliczamy to najczęściej właśnie w ten sposób, jest taki, że tak obliczana wariancja ma bardzo dobre właściwości statystyczne. Ma właściwości, które przydają się, kiedy prowadzimy dalsze obliczenia. To jest odchylenie standardowe populacji. Tutaj już nie mamy problemu z jednostką jest ona taka sama jak jednostka miary danych. Tutaj są metry i tu metry. I na tym zakończymy. W następnym filmie zastanowimy się nad odchyleniem standardowym dla próby z populacji. Do zobaczenia.